4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm. Witajcie w kolejnej odsłonie cyklu e-wykładów o najważniejszych polskich filmach po 1989. Tym razem na miejscu 8 znalazł się film, który myślę, że nie mogło go zabraknąć na takiej liście najważniejszych polskich filmów po 1989, a mianowicie chodzi nam o historię miłości dwóch silnych charakterów, które z jednej strony są w stanie wszystko oddać za tą miłość, ale z drugiej strony, kiedy już są razem, nie mogą ze sobą żyć. Powiedziałaś, że ten film nie mógł się nie znaleźć na naszej liście. To samo mówiliśmy tydzień temu przy okazji Wesela, bo trochę jest tak, że te filmy rzeczywiście są crème de la crème. Ich wybór przez naszych ekspertów był w pewnym sensie potwierdzeniem tego, co myśleliśmy. Zimna wojna Pawła Pawlikowskiego to przecież jeden z najważniejszych towarów eksportowych polskiego kina ostatnich lat, czy być może w ogóle polskiego kina w całej historii. 3 nominacje do Oscara, które zdobyła Zimna wojna, to było wielkie wydarzenie. Być może nawet większe nieco niż to, co osiągnęła Ida. Oczywiście nie byłoby Zimnej wojny bez Idy, ale jednak Paweł Pawlikowski właśnie tą Zimną wojną ugruntował swoją pozycję jako nie tylko ważnego twórcy kina polskiego, ale jednego z bardzo ważnych twórców kina europejskiego i światowego. Oczywiście i mamy też trochę takie poczucie, że gdyby w tamtym roku nie było Romy, nie było Romy Cuarona, to Zimna wojna naprawdę mogłaby już osiągnąć wszystko, mogłaby w zasadzie osiągnąć dokładnie to, co osiągnął Cuaron ze swoją Romą, ponieważ zastąpiłaby ten najważniejszy czarno-biały film tamtego roku, 2018, sobą. Ja myślę, że wtedy mielibyśmy 2 Oscary za zdjęcia i za film nieanglojęzyczny, bo za reżyserię to pewnie by się aż tak nie udało, ale być może cieszylibyśmy się też z nominacji za najlepszy film przy okazji Oscarów, no a to by było już ogromne szaleństwo, no ale tak wyszło, że Cuaron również wtedy wyreżyserował swoje opus magnum. Tak, no myślę, że wtedy i Joasia Kulik by mogła się doczekać nominacji do Oscara. Kto wie. Ale nie ma co gdybać, Zimna wojna i tak osiągnęła spektakularny sukces nie tylko pod względem artystycznym, ale również pod względem komercyjnym, ponieważ trzeba tutaj przypomnieć, że ponad 1 000 000 sprzedanych biletów było w Polsce na ten film. Ja dobrze pamiętam, byłam na Zimnej wojnie 2 razy w kinie i za każdym razem największa sala pełna. I to było coś wyjątkowego. Artystyczny, czarno-biały film i kupa ludzi go ogląda. Ale dzięki temu, że ten film jest bardzo świeży, a z drugiej strony mnóstwo Polaków poszło go zobaczyć, to myślę, że dzięki temu te e-wykłady będą dla Was tym bardziej przystępne, bo jesteście z Zimną wojną całkiem na świeżo, prawda? To co nas dzisiaj czeka? Rozpocznie Bolesław Racieński, który umieści Zimną wojnę w kontekście filmów opowiadających o stalinizmie, a więc otrzymamy taki pejzaż polskiego kina opowiadającego na konkretny temat, więc dostaniemy taki rys historii kina polskiego. Potem usłyszymy Dianę Dąbrowską, która opowie o troszkę innym kontekście, czyli przejdzie bardziej do tego, w jaki sposób Zimna wojna romansowała z historią kina i do jakich dzieł się odnosiła, co zresztą jest w przypadku Zimnej wojny bardzo ważnym elementem, ponieważ jest to film niewątpliwie mocno kinofilski. Później, no to muszę zapowiedzieć sam siebie, ponieważ to ja będę miał debiutował jako wykładowca i będę miał trzecią część wykładu. Ja opowiem o tym, jak ważną rolę odgrywa muzyka w Zimnej wojnie i w jaki sposób opowiada nam w ogóle ta muzyka właśnie historię i co nam mówi o bohaterach. A zakończy Kaja Klimek, która odniesie się w ramach Zimnej wojny do nostalgii i zaprezentuje w ogóle nam taki szeroki pejzaż tego, jak można potraktować nostalgię dzisiaj w kulturze, nie tylko w Zimnej wojnie, więc dostaniemy taki szeroki kulturoznawczy wachlarz perspektyw w tym przypadku. Ja mam wrażenie, że co odcinek to te e-wykłady są coraz bogatsze i szersze kontekstowo, dlatego tym razem dostaniecie po raz kolejny ogromny ładunek wiedzy. Także nie ma co zwlekać. Zapraszamy na wykłady. Stalinizm przypadał w Polsce na lata 1948-1956.
Czyli siłą rzeczy duża część Zimnej Wojny Pawlikowskiego dzieje się właśnie w tym złowrogim okresie, no nawet jeżeli tam w międzyczasie gdzieś odwiedzamy chociażby wybitnie niestalinowski Paryż. Polscy filmowcy ogólnie rzecz biorąc rozprawiali się ze stalinizmem chętnie i obszernie. I wydaje mi się, że choć oczywiście upraszczając dla potrzeby tej wypowiedzi, na takie dwa podstawowe sposoby. Pierwszym z tych sposobów jest taka mocno penetrująca, taka bezlitosna wiwisekcja systemu, takie bardzo radykalne i bezlitosne, słusznie zresztą, obnażanie metod i stalinowskiej propagandy, i stalinowskiego terroru. No i tutaj mamy oczywiście takie klasyki polskiego kina, jak Człowieka z marmuru Wajdy z 1977 roku, gdzie te mechanizmy stalinowskiej propagandy są bardzo wyraźnie i bardzo pieczołowicie przede wszystkim odwzorowane. Mamy tutaj Przesłuchanie Bugajskiego z 1982 roku, choć oczywiście film prawie dekadę przeleżał na półkach. Film, który pokazuje w taki no zupełnie niezawoalowany sposób, jak wyglądała brutalność terroru stalinowskiego, w jaki sposób dochodził on swoich domniemanych w każdym razie praw. Także film, o którym Francuzi pisali, jak głosi, nawet nie anegdota, bo przecież jest to zapisane w prasie, że Francuzi twierdzili, że film jest zdecydowanie przesadzony, ponieważ oczywiście nic aż tak okrutnego dziać się nie mogło. I tutaj warto też gdzieś tam na marginesie dopisać jeszcze dwa takie filmy Bugajskiego, które stalinizmu dotyczyły, już filmy XXI-wieczne, czyli Generał Nil oraz Zaćma. I jeszcze jeden taki film, który skupia się na samych mechanizmach systemu, to byłyby Dreszcze Wojciecha Marczewskiego z 81. Znakomity film, który w taki jednak bardziej symboliczny niż mechaniczny, tak bym powiedział, sposób obnaża budowanie, czy też wdrażanie, wtłaczanie właściwie, bo tutaj musimy takich brutalnych czasowników używać, stalinowskiej ideologii w serca tych najmłodszych obywateli stalinowskiej Polski. I Zimna Wojna Pawlikowskiego, mimo że widzimy tam oczywiście złowrogich agentów, widzimy tam pewnego może i nierozgarniętego, ale też jednocześnie zupełnie niesympatycznego aparatczyka, widzimy tam nawet więzienie, to jednak do tego nurtu oczywiście zupełnie nie należy. Na szczęście film Pawlikowskiego należy do tego nurtu drugiego, który według mnie jest dzisiaj tak naprawdę dużo bardziej interesujący, bo to jest taka grupa filmów, która pokazuje, w jaki sposób stalinizm niszczył ludzi, no tak niby przypadkiem, zupełnie nie zwracając na nich uwagi. I jednocześnie oczywiście pokazuje tych ludzi, którzy w sumie podejmują być może w ogóle najtrudniejsze wyzwanie, jakie można sobie wyobrazić, czyli normalnego życia w nienormalnych czasach. Chcą sobie w tym opresyjnym, złowrogim systemie jakoś to swoje życie ułożyć i no, w miarę możliwości nie przejmować się tym, co dzieje się wokół. I tutaj znakomitym przykładem są Ręce do góry Jerzego Skolimowskiego, film nakręcony w 67, też trzymany gdzieś tam głęboko na tych słynnych półkach do lat 80. Film, który pokazuje, jak taki jeden no, studencki wybryk, nazwijmy go w ten sposób, rzeczywiście może prowadzić do niszczenia życia, niszczenia karier, niszczenia przyjaźni, prowadzi do takiego okrutnego, upokarzającego ukorzenia się przed władzą, żeby jakoś ten błąd naprawić. To jest film, po którym Skolimowski oczywiście nie dostał innego wyboru niż tylko wyjechanie z Polski i bardzo dobrze, bo dzięki temu mógł nakręcić Deep End, czyli na samym dnie jeden pewnie z najwybitniejszych filmów nakręconych przez reżyserkę czy reżysera, którzy legitymują się polskim paszportem, no ale to już jest troszkę inna historia. Kolejnym takim filmem pewnie byłaby Matka Królów. To jest film, który rozprawia się ze stalinizmem na bardzo wielu poziomach, bo tutaj Janusz Zaorski, czyli reżyser Matki Królów, pokazuje zarówno to, jak ten system mieli, przeżuwa i wypluwa gdzieś tam naprawdę jak najdalej tych, którzy starali się w niego wierzyć, ale pokazuje też, to jest według mnie najciekawsze w tym filmie, w jaki sposób władza niszczy rodziny, niszczy życia, dzieli te rodziny w taki radykalny, brutalny sposób. Nawet
za bardzo na to nie zwracając uwagi. To jest władza, która siedzi na jakimś takim mrocznym, tajemniczym, odległym piedestale, no i stamtąd wydaje wyroki. Nie wie za bardzo na kogo, nie zna tych ludzi, nie zna ich imion, nie czyta od nich listów, ale może to robi. No i w końcu film Andrzeja Barańskiego, czyli Niech cię odleci Mara, to też jest 82 rok. Film, co dla Barańskiego oczywiście bardzo charakterystyczne, dzieje się z dala od tych tak zwanych wielkich ośrodków miejskich i zamiast opowiadać o tej wielkiej historii, pokazywać centra władzy, pokazywać dokładnie jak działali funkcjonariusze tego złowrogiego systemu, zamiast tego pokazuje raczej taką małą, prowincjonalną historię. I w ten sposób jasne, wchodzi w dyskusję z tymi tak zwanymi wielkimi narracjami polskiej historii, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, ale wchodzi właśnie w taki sposób, że pokazuje, co tam było jeszcze, co tam było obok, co tam było obok tych hałasów, zbrodni, walki z wrogiem, walki zbrojnej i tak dalej. To jest film, który dzieje się w 50 roku i opowiada o mężczyźnie, który prowadzi swój sklep, co oznacza oczywiście, tu podkreślam słowo swój, oznacza oczywiście, że jest prywaciarzem. No i w pewnym momencie oczywiście partia zaczyna się nim interesować i znajduje dla niego nowe, zupełnie niechlubne zadanie, które niejak jakby nie ma się do tego prestiżu, którym bohater no cieszył się wcześniej, to może za dużo powiedziane, ale na pewno nie pasuje to nijak do tego, jak on wyobrażał sobie swoje życie, a wokół niego obserwujemy właśnie innych mieszkańców, którzy starają się no, w jakiś sposób radzić sobie z tym systemem, po prostu po ludzku układać sobie życie. I to jest no, pewnie jeden z najciekawszych filmów w ogóle na ten temat, pokazujący, co działo się obok tych no, już wspomnianych przeze mnie nieraz wielkich historii. Bardzo ciekawe są też te filmy, które nie tematyzują stalinizmu jako takiego, raczej opowiadają o nim gdzieś tam tak niejako przy okazji, a przez to pokazują, jak on niezwykle istotny jest, czy dla, że tak powiem górnolotnie, dla Polaków jako narodu, czy dla właśnie tych konkretnych bohaterów. I takim filmem jest Femina Piotra Szulkina z 1990 roku. Taki film, którego z twórczością Szulkina pewnie nie kojarzymy od razu, no bo oczywiście pierwsze skojarzenie z Szulkinem to jest kino science fiction, ale Femina znakomicie pokazuje, że wyobraźnia tego reżysera sięgała no, gdzieś tam daleko, to znaczy możemy próbować go gonić w tej wyobraźni, ale raczej szybciej odpadną nam nogi, niż rzeczywiście go dogonimy. Femina opisywana jest często w tak zwanej literaturze jako polska piękność dnia. Piękność dnia, oczywiście słynny film z Catherine Deneuve w reżyserii Luisa Buñuela. I coś w tym jest, bo to jest rzeczywiście film, który zastanawia się nad kobiecą seksualnością, nad rolami genderowymi i tak dalej. No i jest też bardzo mocno polemiczny z pewnymi zastanymi tradycjami, polemiczny z kościołem i tak dalej, czyli wszystko co najlepsze. Ale przy tym wszystkim Stalin również się tam pokazuje, Stalin osobiście ze swoim efektownym wąsem, pokazuje się mianowicie w wizjach bohaterki, wizjach związanych bezpośrednio z jej dzieciństwem, wizjach, których widzimy, jak mocno ona była indoktrynowana przez różne ideologie i jak mocno ten kult jednostki, w tym przypadku kult Stalina, właśnie się w niej zakorzenił. Także teraz nawet w tych dziwacznych wizjach no nie może się od tego stalinowskiego wąsa uwolnić. I drugim takim filmem jest no pewnie jeden z najlepszych, a według mojego prywatnego rankingu na pewno jeden z 10 najlepszych filmów polskich, które powstały po 1989 roku, czyli Przypadek Pekosińskiego Grzegorza Królikiewicza z roku 1993. I tam stalinizm jako taki pojawia się w gruncie rzeczy na chwilę. Przypomnijmy, że tytułowy Pekosiński to jest człowiek, który nie ma rodziny, którego nazwisko pochodzi tak naprawdę od instytucji społecznej i który tak jest no niejako przerzucany od systemu do systemu, chociaż jak sam, o ile dobrze pamiętam, twierdzi, nigdy nie dał się złamać. No i rzeczywiście w pewnym momencie mamy tam też epizod stalinowski, gdzie bohater jest uczony, jak ma zwracać się do kolegów i koleżanek, ma do nich mówić koledzy i koleżanki, jak dostaje się trochę takim przypadkiem w
środek sporu między ideologią stalinowską a ideologią katolicką. No i później obserwujemy jego dalszy rozwój, a właściwie przede wszystkim jego dalsze losy i orientujemy się bardzo szybko, że te kolejne ustroje, łącznie z kapitalizmem, w których przyszło mu żyć, tak naprawdę niewiele się różnią, jeżeli chodzi o to podejście do zindywidualizowanego człowieka od stalinizmu, więc jest to zupełnie fenomenalne podejście do tej kwestii właśnie, bardzo różne od tego, co polskie kino zwykle nam oferuje. No i w kontekście zimnej wojny pewnie nie można zapomnieć o filmie Pokuszenie Barbary Sass z 1995 roku, bo tutaj jest takie bardzo proste skojarzenie, to znaczy tu również mamy kwestię miłości mężczyzny i kobiety, której na drodze, której stoi stalinowski terror, choć oczywiście tutaj ze względu na stan duchowny dwójki bohaterów ta kwestia miłosna oczywiście jest tutaj też mocno sproblematyzowana, ale obserwujemy w każdym razie, kiedy pewien złowrogi stalinowski nadzorca napuszcza zakonnicę w tej roli debiutującą, o ile pamiętam, Magdalena Cielecka, na księdza napuszcza oczywiście po to, żeby na niego donosiła, dowiedziała się tego i owego. Pamiętamy oczywiście, jak Zula przyznaje się bohaterowi zimnej wojny, że na niego donosi. Kapuję na ciebie. Co to znaczy kapuję? Chodzę co tydzień do Kaczmarka i się spowiadam. Trzeba było strasznie, strasznie długo czekać, choć mieliśmy na szczęście takie filmy jak Przypadek Pekosińskiego czy Feminek, gdzie ten stalinizm i symbole kojarzone ze stalinizmem były traktowane w taki sposób, powiedzmy nowatorski, powiedzmy awangardowy, ale trzeba było czekać faktycznie aż do 2009 roku na taki film jak Rewers Borysa Lankosza, czyli film, który do stalinizmu podchodzi, wydaje mi się, że mimo tego, co zarzucało mu wielu recenzentów, jednak z należytą powagą, ale jednocześnie swoją historię ubiera w takie ramy mocno gatunkowe, slash, czy też ukośnik, mówiąc po naszemu, w naszym pięknym języku, pastiszowe. I to jest niezwykle istotne dla tego filmu, bo on pokazuje wreszcie, naprawdę, powtarzam, strasznie długo na to czekaliśmy, że znowu te narracje można wzbogacić o historię osób, które nie dość, że po prostu starają się, mimo wielkich tradycji, mimo być może też wielkich ambicji, starają się po prostu przeżyć, to jeszcze można to opowiedzieć w sposób, którego polskie kino nieszczególnie lubiło w tamtym czasie i właściwie przekraczamy tak bardzo efektownie, wykopujemy drzwi prosto do groteski miejscami w rewersie, dzięki czemu ten film faktycznie jest pewnie jednym z takich najciekawszych polskich portretów stalinizmu. I warto na koniec poruszyć jeszcze jeden aspekt tego, jak stalinizm pokazywany jest w zimnej wojnie, czyli aspekt takiej, nazwijmy to, bombastyczności tej ideologii. Pamiętamy z filmu Pawlikowskiego te wszystkie efektowne koncerty, pieśni i tańca na cześć partii. Pamiętamy te zjeżdżające gdzieś tam z sufitu portrety przywódców, zarówno faktycznych, jak i ideologicznych. I wydaje mi się, że w Polsce powstał jeden taki film, który znakomicie pokazuje ten ideologiczny aspekt rządów absolutnych, ale jest to film, który nie opowiada bezpośrednio o stalinizmie, ponieważ chodzi mi o Defiladę Andrzeja Fidyka z 1989 roku. Film, który rejestruje przygotowania do obchodów 40-lecia istnienia Koreańskiej Republiki Ludowo-demokratycznej, tak, bo tak rzeczywiście to państwo chyba oficjalnie się nazywa i rzeczywiście zbieżności pomiędzy tym, jak partia sama siebie chciała komunikować w zimnej wojnie, a tym, co pokazuje Fidyk w swoim dokumencie, są porażające. I tutaj wypisałem sobie na koniec tego wykładu cytat z Krzysztofa Kalukina, który był operatorem Defilady, i stwierdził, że niezależnie od położenia geograficznego, totalitaryzm ma wszędzie tę samą twarz. W
W scenie przesłuchania Zuli do zespołu Mazurek słyszymy dwie piosenki. Jedna jest powiązana z folklorem, z tradycją ludową. Jest to piosenka, którą zresztą wykonuje w duecie Zula i ona wpisuje się w poszukiwania, w działalność zespołu, do którego dziewczęta się zgłaszają, czyli do Mazurka. Druga zaś i wynika już z fascynacji, która zrodziła się niemalże błyskawicznie między Wiktorem, czyli Tomaszem Kotem, a naszą Zulą właśnie. I po wysłuchaniu tego pierwszego utworu, Wiktor prosi Zulę o wykonanie jeszcze jednego. Ona wtedy śpiewa po rosyjsku piosenkę Serce, piosenkę o miłości, jak ona to podkreśla. I zdziwiony bohater tym wyborem pyta, skąd to pani wzięła, skąd to pani zna? Na co Zula odpowiada z taką bardzo bezpośrednią szczerością, bezkompromisową, rozbrajającą szczerością. Jak to skąd? Z filmu. Coś, co w ogóle łączy się z tą postacią, fascynującą postacią. I zaczyna opowiadać, jak to kino objazdowe przyjechało do nich na wieś, jak im puszczono film Świat się śmieje, film z 1934 roku w reżyserii Grigorija Aleksandrowa. Jedna z takich pierwszych komedii, jeśli w ogóle nie pierwsza komedia, film muzyczny ze Związku Radzieckiego. I zaczyna mu na ten temat mówić i podkreślając, że skoro Serce, to jest piosenka o miłości. Zresztą wykonuje dwa razy tę piosenkę, za drugim razem bardziej, tak można by powiedzieć, ironicznie i kontrapunktowo do sytuacji miłosnej, początkowej, w której oni się znajdują. Leży wtedy Joanna Kulik w wodzie, tak pięknie, tylko część jej ciała widzimy i śpiewa ją po tym, jak się pokłóciła właśnie z Wiktorem, jak okazało się, że kapuje na niego. Serce, jak хорошо, что ты такое. Mam wrażenie, że jest coś, co w ogóle zadaje się samej Zimnej Wojnie już od pierwszego seansu. Na takiej zasadzie, że jesteśmy w stanie zobaczyć różnego rodzaju nawiązania filmowe, cytaty do konkretnych filmów, poetyk, twórców. I jakby jest takie szczególne połączenie właśnie z tym czymś, co moglibyśmy szeroko określić jako historia kina. Jakby ten film jest niesamowicie zakorzeniony, zanurzony w historii kina. I ten temat historii to jest oczywiście coś, co jest immanentnie wpisane jakby do opowieści Pawła Pawlikowskiego, opowieści, która rozkochała w sobie cały świat filmowy. Jest to jeden z bardziej popularnych filmów polskich za granicą. Taka wizytówka, można wręcz powiedzieć. Niewątpliwie Oscar za Idę i też sukces Idy wprowadził Pawlikowskiego do tak silnej panoramy twórców kina światowego, że teraz każdy jego nowy film będzie, tak, zaciekawieniem będą mu się kinomani przyglądać, ale taka też, mam wrażenie, że potrzeba współczesna, no, jakiś taki ciekawy, nietuzinkowy melodramat też to wypełniła i niewątpliwie to właśnie, jak jest nakręcony ten film, ten aspekt estetyczny, stylistyczny, on też potęguje właśnie to zainteresowanie tym filmem i też powoduje, że jakby łatwiej rozkochać jakby kinomanów, bo to jest taki film marzenie dla kinomanów, już nie mówiąc filmoznawców, żeby zestawiać, prawda, film jakby tutaj, inspiracje i tak dalej, ale jest coś niesamowicie w tym stylu, w tej warstwie estetycznej, która no, ma swój rodowód. Także gdybyśmy mieli w ogóle różne poziomy historii w ramach Zimnej Wojny zaznaczyć, no to warto zwrócić uwagę, co reżyser też nie tylko podkreśla w wywiadach, ale jest to przedstawione na sam koniec, w pewnej dedykacji, już na sam koniec dla moich rodziców. Jest to historia osobista, jest to historia personalna, która nawiązuje w ogóle do historii rodziców Pawlikowskiego, którzy są pierwowzorami filmowych tak postaci, czyli Zuli i Wiktora, pod względem tego, jaki jest ich charakter, nawet trochę pod względem wyglądu, jeśli porównamy ze zdjęciami, które można w sieci odnaleźć właśnie rodziców Pawlikowskiego, ale przede wszystkim temperament i ta burzliwa bardzo historia miłosna. Ta taka chęć bycia ze sobą, ale niemożliwość równoczesna bycia ze sobą. Te rozstanie i powroty to jest coś, co definiowało tamtą relację i zostało przeniesione tutaj do świata filmu. Ten aspekt tutaj muzyczny to jest coś, co jest dodatkowe i w ogóle też pomogło w pewnym momencie oderwać się Pawlikowskiemu, żeby to nie była jakaś taka biografia jego rodziców, żeby to też było tak, że oni stanowią inspirację, ale to nie jest takie przełożenie jeden do jednego. Także mamy taki poziom, można powiedzieć, historii osobistej w Zimnej Wojnie, historii bardzo personalnej. Drugi poziom, ten jeszcze bardziej oczywisty, bo tutaj, prawda, trzeba by sobie doczytać gdzieś o tych rodzicach, aczkolwiek to jest coś, co często naprawdę powraca, to jest ten element tej wielkiej historii, historii, która staje się tutaj właściwie tym trzecim elementem melodramatu. W melodramatach bardzo często mamy tak, że oprócz mezaliansów, romansów, burzliwych losów, właśnie rozstań, powrotów, mamy niejakiego trzeciego do pary bądź trzecią do pary. I tutaj moglibyśmy wręcz zrobić takie równanie ona, właśnie wielka historia, która niewątpliwie determinuje fragmenty, które widzimy, wpływa na charakter tych relacji i jest bardzo ważnym elementem, z którym, prawda, tutaj można wejść w dialog, na ile bardzo często
to, że oni się rozstają, te nasze postaci, to wynika jakby z różnic ich charakteru i temperamentu, co czyni tę historię niesamowicie taką uniwersalną i ponadczasową, bo w tych charakterach Zimnej Wojny wydaje mi się, że łatwo też jakby zwrócić uwagę na właśnie taką ponadczasową, niedopasowania charakterów, trudów, ale z drugiej strony mamy ten element jawnie historyczny, który to dopisuje do pewnego momentu dziejowego, do tytułowej Zimnej Wojny. Tytułu jednak ironicznego, jeśli spojrzymy, jak bardzo burzliwa i namiętna jest ta historia, zwróćcie uwagę. Także mamy to połączenie z tą historią, która jest tą trzecią i też warto zwrócić uwagę, tym trzecim aspektem byłaby historia filmu, taka historia oparta właśnie też na takich przemianach estetycznych i to właśnie chciałabym, żeby posłużyło też jako element do refleksji nad tym drugim aspektem, czyli tą wielką historią. Jeśli zwrócimy uwagę na sam format filmu, jest to format, który stał się obecnie dla Pawlikowskiego i też patrząc na ten tandem, który teraz mamy, prawda, Pawlikowski i Łukasz Żal, to coś, co, prawda, kojarzymy też z Idą, no to jest to format, który czasami w recenzjach pojawiało się, że to jest 4-3 format telewizyjny. Gdyby chcieć być bardzo dokładnym, to jest format 1.37, tak zwany format klatka akademicka, która jest doskonała do portretów i rzeczywiście te twarze postaci w kinie Pawlikowskiego, to jak one są przedstawiane, to jest po prostu absolutne piękno, można powiedzieć. I to jest ważne w kontekście tego formatu, że on jeszcze bardziej niż zwykły format kadru, ten prostokątny, gra na tym, co widzimy, a to czego nie widzimy, dlatego że my też, jakby to też jest gra z tym, z naszym takim przyzwyczajeniem odbiorczym, bym powiedziała, na takiej zasadzie, że no, kiedy jesteśmy przyzwyczajeni, prawda, do innego formatu i teraz on jest ograniczony jakby siłą tego wyboru artystycznego, tak, i siłą swojego parametru, no to jeszcze bardziej widzimy, że nie mamy tej lateralnej przestrzeni, ale tak naprawdę zawsze, kiedy myślimy o kompozycjach kadru i w ogóle o kadrze filmowym, to jest gra na tym, co widzimy, a czego nie widzimy, przestrzeń kadrowa i przestrzeń pozakadrowa, tak, zawsze jest jakiś. Nie myślimy o tym, ale w kontekście tego, jak zmieniają się plany filmowe, jak widzimy rekwizyty, jak widzimy aktorów, jak przedstawiona jest ta historia, to wszystko buduje gdzieś tam z nami pewne zaangażowanie, albo też właśnie nie jest w stanie go zbudować, jeśli to wszystko gdzieś nie płynie i nie jest to jakby proporcjonalne, byśmy powiedzieli, jakby sprawnie opowiedziane. Jeśli na przykład jesteśmy w stanie zauważyć, właśnie zwróć uwagę na przyszłość, na taką kwestią, że jesteśmy w stanie naprawdę zauważyć te zmiany, jak w kadrowaniu też potrafią jakby zbudować dystans, albo właśnie wręcz go ukrócić. I w kontekście Zimnej Wojny z jednej strony jakby widzimy go, ale też jakby kameralność tej historii, taka chęć wciągnięcia nas powoduje i co, o czym świadczy sukces też międzynarodowy tego filmu, że my wchodzimy w ten świat bardzo chętnie i ten dystans gdzieś został skrócony w dużej mierze. Oczywiście też różne były recenzje tego filmu, ale wydaje mi się, że jeśli spojrzymy jako na pewien fenomen, to raczej na plus, bym to tak nazwała. No to w kontekście tego formatu, no to mamy, prawda, to co widzimy, to czego nie widzimy, ale z drugiej strony można to przełożyć w ogóle na narrację eliptyczną Pawlikowskiego, który ma w zwyczaju i w Idzie już to było, w Zimnej Wojnie jeszcze bardziej, patrząc właśnie na ten epicki rozrzut czasowy, wprowadzać pewnego rodzaju takie, byśmy powiedzieli, plamy, na takiej zasadzie, że mamy przeskoki w tej historii, mamy nowe rozdziały, mamy fragmenty i mamy właśnie pewnego rodzaju takie wycinki w tym wszystkim. Ciekawie jakby wpisuje się w taką narrację dziejową, to znaczy raczej nie mamy większych problemów, żeby dopisać sobie to, czego nie ma. Na takiej zasadzie spójrzmy na postać Agaty Kuleszy, ona w pewnym momencie z tego filmu znika i czasami w recenzjach się to pojawiało, że ten wątek jest gdzieś tam niedokończony, ale jeśli zwrócimy uwagę na przykład na fakt, że no wynika to z jakby takiej dziejowej logiki, że osoba, która przeciwstawiłaby się, nie chciałaby być za reżimem, za propagandą, tak, za tym, żeby wprowadzić ten zespół na nowe tory, prawda, innej solidarności ludowej, tak jak to zresztą czyni ten aparatczyk, dokładając trochę tak jak u Skolimowskiego z tym, prawda, Stalinem, który wyrasta i gdzieś te tradycje, ten folklor, ten autentyzm jakby niszczy za sprawą tej propagandy nachalnej, która też w tych piosenkach zaczyna być coraz bardziej widoczna, no to osoba, która by się temu przeciwstawiała, siłą rzeczy zostałaby dosłownie i w przenośni zmieciona poza kadr.
poza tę machiną, zostałaby zmiażdżona przez machinę historyczną, zostałaby usunięta. I to też widać potem, jak rośnie ta postać aparatczyka. To, jak mamy postać Wiktora, który w pewnym momencie decyduje się wyjechać z Paryża i potem po cięciu już wiemy, już jedzie do niego Joanna Kulik, on jest internowany, jest w więzieniu. Jakie inne mogłoby być rozwiązanie, prawda? Jakby jest taka pewna logika dziejowa, która jest wpisana w tę narrację eliptyczną, że my jesteśmy sobie w stanie to wszystko dopowiedzieć, to wszystko gdzieś tam się komponuje. I wydaje mi się, że tak jak właśnie, jeżeli spojrzymy na sam kadr, że są rzeczy, które widzimy i których nie widzimy, to tak samo w tej narracji jest taki element właśnie tego, co jest nam opowiedziane wprost, a co jest nam zasugerowane, albo my sami sobie dopowiadamy, znając jakby tą wielką historię. Kiedy mówiłam o tym elemencie tego, że ten film gdzieś tam wciąga, to też stara się wciągnąć widzów do swojego świata. Też warto zwrócić uwagę, ten format 4:3 i to też w poetyce i stylu Pawlikowskiego bardzo często pojawiają się takie kadry na zasadzie takich tableau vivant i są też kadry bardziej na płasko. Tutaj mamy taki element dość ciekawy, że inspirując się bardzo wyraźnie czy to Obywatelem Kane'em, ale przede wszystkim filmami Orsona Welles'a, jest bardzo ciekawie głębia ostrości w tym filmie zbudowana, co w ogóle różni go w dużej mierze też od Idy. Na takiej zasadzie, że tam mamy właśnie bardziej takie, można powiedzieć, portrety, tableau, a tutaj niejednokrotnie mamy bardzo ciekawy montaż wewnątrzkadrowy, jest w ogóle bardziej dynamiczny ten film, można było powiedzieć. I nawet jakbyśmy spojrzeli na to, jak te postaci, inspirowane właśnie rodzicami Pawlikowskiego, jaki oni mają swój charakter, no to niewątpliwie życiem w tym filmie, tym elementem, który wprowadza energię i wprowadza, tak jak to mówił sam Łukasz Żal w wywiadach, kamerę w ruch, jest właśnie Zula, postać Zuli, którą jedni nazywają femme fatale, tak jak dosłownie pada to w dialogach, którą poznajemy najpierw jako taką bardziej dziewczynkę, można młodą kobietę, później też widzimy jak, i to zostało bardzo ciekawie i sprawnie pokazane, jak oni też w ramach jakby tej historii, która postępuje, ich osobistej i tej dziejowej, jak ten czas mija, się zmienia. I jestem na przykład bardzo pod wrażeniem tego, jak została ustylizowana Joanna Kulik już w tej części paryskiej trochę na Marilyn Monroe z takiego filmu Let's Make Love z 1960 roku, w który zagrał też taki francuski aktor Yves Montand. Jeśli byśmy porównali jakby jej fryzurę oraz taką czarną sukienkę, która bardzo charakterystycznie tutaj wyciętą, którą ona ubiera na to przyjęcie, w którym już czuje po prostu, to jest jeden z tych elementów już kolejnych w Paryżu, tego oddalenia między postaciami, kiedy ona czuje już, że tutaj się dusi, tak jak nie potrafi do końca śpiewać tej piosenki Dwa serduszka, cztery oczy i tam, tak jak ta melodia nie potrafi już i te słowa jakby ze sobą siedzieć w tych nowych warunkach, w nowym języku, w nowym otoczeniu i w nowym momencie historycznym, tak też ta nasza bohaterka i jak właśnie jest tak, z jednej strony oczywiście jest dużo takiej nowofalowości, coś co wydaje mi się, że tutaj jak powiemy Anna Karina, to jest takie oczywiste, ale niewątpliwie i w przypadku Idy, i w przypadku Zimnej Wojny, tego tańca takiego bardzo spontanicznego z tą kamerą, która właśnie wręcz jakby idzie za tą bohaterką i tańczy razem z nią, tego pijackiego tańca, gdzie ona potem kończy, że wręcz tańczy na stołach, może też trochę tęskniąc za tym tańcem mazurkowym. No to jest Żyć własnym życiem Godarda, także jest też w niej coś z Anny Kariny Godardowskiej i ten jakby nie sposób, prawda, połączyć tego Paryża z takim motywem z Casablanki, chociaż też wydaje mi się, że to wszystko, co tutaj by powracało jako takie tło, jako takie echo historii filmu, jak Casablanca, prawda, zawsze pozostaje nam Paryż, no nasi bohaterowie ostatecznie lądują w tym Paryżu i ten Paryż też już nie daje szczęścia, na takiej zasadzie, że jest bardzo dużo takiej ironii, komicznej ironii, tragikomizmu w Zimnej Wojnie, co czyni naprawdę tę historię inną niż wszystkie. To nie jest taki oczywisty właśnie melodramat, taki bardzo napuszony, patrząc na niektóre przykłady tego gatunku w przeszłości, ale jest w niej taka nowoczesność, tak trochę taka jazzowość wręcz, powiedziałabym. Można by było dużo filmów przytoczyć, które stały się wprost taką inspiracją dla Pawła Pawlikowskiego, z czym on się nie kryje. I to może być ciekawe też do odświeżenia sobie jako taki dodatek po seansie Zimnej Wojny, czy po obejrzeniu tej odsłony kanonu polskiego 89. Z jednej strony byłyby to pożegnania Wojciecha Jerzego Hasa
film z 1958 roku, film Spotkanie Davida Lina z połowy lat 40. Jest kameralność tych relacji osobistych, to powraca też właśnie w Zimnej Wojnie, a przede wszystkim te pożegnania są ciekawe, dlatego że to jest taki poetycki zapis melancholii, jak sam twórca powiedział, i też to, jak stało się trudne życie już w tej Polsce, w tym piekle komunistycznym, tak jak on to sam określił, i w tych pożegnaniach jest to pięknie pokazane. I takim jeszcze filmem, który ponoć jest tym pierwszym, który obejrzeli Pawlikowski i Żal właśnie do Zimnej Wojny przy takim spotkaniu preprodukcyjnym, że tak powiem, roboczo, to jest film bardzo osobisty, czyli film Zwierciadło z 1975 roku, film Tarkowskiego. Sam Tarkowski właśnie mówi, że jest to jego najbardziej osobisty film, i tak jak w tym filmie pada taka kwestia w kontekście bohatera, że on wreszcie może mówić swobodnie, i to jest taka spowiedź umierającego człowieka, to mam wrażenie, że to zestawienie szczególnie tego klimatu Tarkowskiego i takiego jakby cytatu z Tarkowskiego już pod sam koniec, kiedy mamy ten finał tragiczny, ale zarazem na swój sposób jedyny możliwy, więc na swój sposób mają swój happy end te postaci, kiedy decydują się na ten ślub, biorą już te leki i popełniają samobójstwo, czy też metaforycznie mówiąc przechodzą na drugą stronę. To jest właśnie coś, co wiąże się bardzo mocno z taką metafizyką u Tarkowskiego. Tam jeden do jednego jest przeniesione takie ujęcie trawy i wiatr, który porusza tę trawę. Chodź na drugą stronę. Tam będzie lepszy widok. Do powiedzenia, choć teraz przyjdziemy na drugą stronę, co możemy jakby połączyć i ze Zwierciadłem, ale też z takim filmem Nostalgia Tarkowskiego. Zimna Wojna, film utkany na różnych poziomach i w różnych możliwych parametrach, jakby film, który jest zanurzony w historii kina, i wręcz pozostaje mi pożegnać się z Państwem trochę tak, jak Joanna Kulik robi to w filmie, i jakby w tym jednym machnięciu ręki jest cała historia kina, cała chociażby Nowa Fala. Bardzo dziękuję. Jedną z rzeczy, dzięki której niewątpliwie zasłynęła Zimna Wojna, jest piosenka ludowa Dwa serduszka, cztery oczy, która jest w filmie wykonywana wielokrotnie i którą można potraktować jako element, dzięki której można interpretować postacie w Zimnej Wojnie, a przede wszystkim główną bohaterkę Zulę. Warto zwrócić uwagę na to, jakie mamy wykonania dwóch serduszek w Zimnej Wojnie i w jaki sposób one wpływają na bohaterów. Tak konkretnie mamy w filmie aż cztery wersje dwóch serduszek i za każdym razem są to inne wersje. W inny sposób pokazują tą piosenkę, w inny sposób pokazują muzykę, w inny sposób muzyka też pozwala interpretować postać Zuli i w ogóle pozwala spojrzeć na ten świat Zimnej Wojny. W ogóle trzeba przyznać, że muzyka w Zimnej Wojnie sprawuje taką rolę troszkę musicalową. Jest czymś, co dookreśla świat, dookreśla bohaterów, pokazuje tą rzeczywistość, pokazuje horyzont myślowy świata Pawła Pawlikowskiego w Zimnej Wojnie. Pierwsze wykonanie dwóch serduszek to wykonanie zaraz na samym początku w filmie, kiedy to widzimy dziewczynkę śpiewającą piosenkę ludową, dziewczynkę w takim naturalnym, ludowym, wiejskim środowisku. Oj, 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 czorne oczka, co płaczecie, że się spotkać nie możecie, że się spotkać nie możecie. W ogóle ta pierwsza sekwencja, ten sam początek Zimnej Wojny jest bardzo specyficzny. On ma taki sznyt dokumentalny. Można byłoby powiedzieć, że ma w sobie coś z etnofikcji, z podejścia a la cinema verite, ponieważ mamy spojrzenia w kamerę, mamy wejście w ten etnograficzny świat wsi polskiej. Oczywiście to wszystko jest elementem fabuły, ale ma wyraźny element etnograficzny i tutaj stawia się bardzo silny nacisk na tą autentyczność tego początku i ta autentyczność również piosenki Dwa serduszka będzie bardzo istotna. To rzeczywiście jest pieśń ludowa, która została zaadaptowana przez
przez zespół Mazowsze. Do tego zresztą za chwilę wrócę. Kiedy już bohaterowie grani przez Agatę Kuleszę i Tomasza Kota są po tym całym tournée po wsiach i po tym, jak zbierają wszelkiego rodzaju pieśni ludowe, w tym przypadku przypominają trochę Oskara Kolberga. Zresztą te postacie są wzorowane na prawdziwych postaciach, które współtworzyły zespół Mazowsze, czyli na Tadeuszu Sygietyńskim i Mirze Zimińskiej-Sygietyńskiej, następuje moment tworzenia zespołu ludowego. I też trzeba zwrócić uwagę, że ta druga sekwencja pokazuje, w jaki sposób kultura ludowa w okresie PRL-u zostaje przekształcona. Jest to forma zinstytucjonalizowana, czyli tworzą się konkretne organy, konkretne zespoły pieśni i tańca, które są finansowane, które są wspierane przez partie i też mają wyznaczać linię partii. I to bardzo dobrze widać, ponieważ muzyka przestaje już mieć ten taki autentyczny ludowy sznyt, gdzie w muzyce ludowej, gdzie w kulturze ludowej mamy do czynienia zawsze z samoukami. To nie są profesjonaliści jako tacy, to nie są ludzie, którzy żyją tym, którzy można powiedzieć niejako przy okazji są tymi, którzy tworzą kulturę i sztukę. Tutaj mamy już artystów. Tutaj ta muzyka, kultura ludowa zostaje opracowana w artystyczny sposób, zostaje wprzęgnięta w pewne konkretne przedstawienie teatralne, które jest przygotowywane właśnie w Zimnej Wojnie. W ogóle cały zespół Mazurek jest wzorowany właśnie na zespole pieśni i tańca ludowego Mazowsze. Mamy bohaterów Tomasza Kota i Agatę Kuleszę, którzy są bardzo podobni w tym, co robią, do założycieli zespołu Mazowsze. Tomasz Kot jako kompozytor, jako osoba, która zbiera informacje o muzyce. Agata Kulesza to jest postać, która jest bardziej takim dyrektorem administracyjnym, plus osobą, która zajmuje się strojami i w ogóle całą tą dodatkową otoczką. No i właśnie, co się dzieje z tą muzyką ludową? Między innymi Mira Zimińska-Sygietyńska opowiadała, że przerabiała teksty ludowe z tych oryginalnych, zebranych tekstów, że dodawała zwrotki, że zmieniała więc w ogóle charakter tej rzeczywistości ludowej. Podobnie mamy w pewnym sensie, choć to nie zostaje aż tak intensywnie przedstawione również w Zimnej Wojnie. Warto zwrócić uwagę na to właśnie, jak ta kultura ludowa traci w pewnym sensie na swojej autentyczności przez to zinstytucjonalizowanie. Bardzo ciekawe rzeczy w swojej książce na temat kultury ludowej, na temat muzyki ludowej mówi Marta Trębaczewska, książka Między folklorem a folkiem, i ona tam pisze o zespołach śpiewu i tańca w kontekście tego, jakie były wyznaczniki tego, jaka ta muzyka ludowa musi być. I była tak, potrzeba poprawiania tekstów, tak aby były one bardziej zrozumiałe i odnosiły się do bardziej współczesnej rzeczywistości. Powinna być poprawiona melodia, tak żeby nie było w niej żadnych nieczystych dźwięków i zafałszowań charakterystycznych dla wiejskich grajków. Poprawianie strojów, tak aby noszący je artyści prezentowali się atrakcyjnie. Oraz poprawianie instrumentarium, tak aby wykonywana muzyka była nie tylko tłem dla tańców, ale sama w sobie stanowiła odrębne dzieło sztuki i brzmiała profesjonalnie. Dodatkowo osoby, które wykonywały te wszystkie śpiewy i tańce w zespołach ludowych, musiały spełniać konkretne kryteria. Tutaj Trębaczewska przywołuje, jakie były eliminacje artystyczne do zespołu Mazowsze. I też kandydaci musieli spełniać konkretne kryteria. Ich wiek to powinien być 18-27 lat, wzrost panie 160 cm do 175, panowie od 170 do 195, dobry stan zdrowia, wykształcenie średnie, ukończona szkoła muzyczna, wygląd sceniczny, odporność na stres. Czyli to nie były takie zwykłe osoby, które brały udział w tworzeniu kultury ludowej, to już było tworzenie tak zwanego folkloryzmu, czyli próby odtworzenia rzeczywistości ludowej i zmiany tej rzeczywistości ludowej. No i tutaj nam się w tym momencie tworzenia tego zespołu pojawia Zula. Zula, która kiedy bierze udział w tym castingu, to też tak naprawdę nie wie, co ma zaśpiewać. Widać, że jest kimś trochę znikąd, kimś, kto upatruje swojej szansy, żeby zapisać się do tego Mazurka. Siada obok góralki i pyta, co będziesz śpiewać. Zaśpiewaj to swoje. Ja za wodą, tyś za wodą, jak usja ci gębę podą.
podam ci ją na listeczku. Ładne na dwa głosy. No więc ona już podkrada tą możliwość, będziemy śpiewać na dwa głosy, mówi, a więc wczuwa się w jakąś niewłasną tożsamość, ponieważ można powiedzieć, że tej własnej tożsamości nie posiada. Podczas castingu, kiedy zostaje zaproszona do tego, żeby zaśpiewać coś innego niż tą góralską piosenkę, wtedy decyduje się na zaśpiewanie piosenki Serce z filmu Świat się śmieje, z filmu socrealistycznego. I to też pokazuje, że Zula w pewnym sensie łatwo odnajdzie się w tej rzeczywistości zespołu śpiewu i tańca, ponieważ no właśnie, nie posiada własnej tożsamości, więc przyjmie tożsamość tej rzeczywistości socjalistycznej i rzeczywistości zespołu pieśni i tańca. Zula znajdzie swoją szansę w tym zespole do tego, żeby coś osiągnąć, być kimś, właśnie zdobyć tożsamość. I można powiedzieć, że ta miłość, która wywiązuje się między Wiktorem a Zulą, to też jest miłość taka nieoczywista. Ze strony Wiktora na początku jest wyraźnie pożądanie, zaciekawienie. Ze strony Zuli być może swego rodzaju wyrachowanie, żeby mieć kochanka, który będzie ją w stanie wywindować w górę. To bardzo dobrze widać w momencie, kiedy Wiktor decyduje się uciec na zachód, a Zula nie podejmuje tej decyzji, ponieważ czuje, że tam na zachodzie nie będzie ważna. Nie będzie nic znaczyła, a tutaj w zespole Mazurek będzie mogła bardzo dużo osiągnąć. Poczułam, że nam się nie uda. Znaczy nie, że nam się nie uda uciec, ale że to nie dla mnie. Jestem gorsza. Jaka gorsza? Gorsza od ciebie. W ogóle gorsza. Zadajmy sobie pytanie, kiedy Zula decyduje się dołączyć do Wiktora w Paryżu. Wtedy, kiedy wydaje się, że osiągnęła już w zespole Mazurek wszystko i nie jest w stanie osiągnąć więcej, więc wtedy wykorzystuje, można byłoby powiedzieć, instrumentalnie to uczucie, które jest między nią a Wiktorem, żeby osiągnąć więcej, tym razem już w Paryżu. No i wtedy pojawia się trzecia wersja Dwóch Serduszek, wersja jazzowa, która już odchodzi bardzo daleko od tego, jaki był ludowy pierwowzór. Dwa serduszka, cztery oczy, oj, 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 co płakały we dnie w nocy, oj, oj, oj. O ile Zula odnalazła się w tej rzeczywistości Polski ludowej, to wyraźnie wygląda, że nie odnajduje się w Paryżu, nie jest w stanie znaleźć tam dla siebie miejsca i ta nowa tożsamość, ta nowa maska muzyki nie do końca jej odpowiada. Szczególnie to widać, kiedy pojawia się czwarte i ostatnie wykonanie Dwóch Serduszek, kiedy to jest znowu wersja taka jazzowa, chilloutowa, ale tym razem po francusku. Kiedy nuły tiendra l'instant, des amants fuyant dans le vent. Widać, że Zula niedobrze czuje się w tym francuskim, nie spełnia to jej oczekiwań i tak naprawdę widzi, że wszystko jest już nie po jej myśli, że tak naprawdę nie jest kimś, kogo znała. Choć tutaj pojawia się pytanie, czy Zula kiedykolwiek miała jasną i oczywistą tożsamość, kiedy tak naprawdę podawała się za góralkę, a była dziewczyną spod Tomaszowa. I wtedy Zula decyduje się wrócić do Polski, chyba mając nadzieję, że uda jej się uratować siebie, że uda jej się znów wrócić do tej rzeczywistości Mazurka, do tego, że jakoś jest wpasowana w jedną konkretną rolę, w której najbardziej dobrze się czuje. Ale wtedy mamy jedną z ostatnich sekwencji, sekwencji w Polsce po tym, kiedy Zula wróciła i kiedy wrócił już też Wiktor, który chciał być z Zulą również w Polsce, Zula wtedy śpiewa piosenkę Bajo Bongo. To ten piękny taniec zna, ten tańczy go jak ja, o Bajo Bongo, o Bongo Baja. Jest to bardzo charakterystyczne, ponieważ tak naprawdę zauważmy, że Zula już nawet nie śpiewa piosenki Dwa Serduszka, a więc już całkowicie oddaliła się od tego kontekstu, z którego wyszła, i śpiewa piosenkę
egzotyczną, ale to jest bardzo ciekawe, jaka piosenka egzotyczna czy też quasi-egzotyczna została tutaj wybrana, ponieważ Bajo Bongo została napisana przez Heinza Gietza, czyli niemieckiego kompozytora, dla włoskiej wokalistki Kateryny Valente. Kateryna Valente śpiewała tą piosenkę po raz pierwszy w 1954 roku po niemiecku. A więc mamy taki przedziwny miks piosenki egzotycznej, która jest napisana przez Niemca, śpiewana przez Włoszkę, ale śpiewana po niemiecku. Nie ma tu więc już ani odrobiny autentyzmu w przypadku tej piosenki. Wyraźnie zresztą widać, że tutaj pięknie Pawlikowski odwołuje się do historii polskiej piosenki, kiedy w latach 60. bardzo popularne były właśnie te egzotyczne nuty. Mamy płytę Violetty Villas, gdzie są same tego rodzaju piosenki. Mamy tercet egzotyczny. Zresztą tu wyraźnie wygląda, że Zula jest troszeczkę taką wokalistką a la tercet egzotyczny. Dodatkowo ma taką czarną perukę, to raz to, że jest to kolejny dowód na zdradę własnej tożsamości, a dwa, że troszeczkę przypomina rzeczywiście wokalistkę tercetu egzotycznego. I zobaczmy to przejście od autentycznej pieśni ludowej. Powoli, powoli traci się ta autentyczność. Najpierw pozostajemy jeszcze w tym nurcie muzyki ludowej, ale już zinstytucjonalizowanej. Później mamy jazzowe wersje. A na końcu już nie ma nawet piosenki Dwa serduszka, tylko jest jakiś egzotyczny utwór, który tak naprawdę sam w sobie też nie ma tej egzotycznej tożsamości. I można zadać pytanie, kim tak naprawdę jest Zula? Ano Zula objawia się w czymś zupełnie ciekawym, w zupełnie niemuzycznej rzeczywistości, ponieważ Pawlikowski pokazuje, że najbardziej autentyczni są nasi bohaterowie nie wtedy, kiedy brzmi muzyka, ale wtedy, kiedy mamy do czynienia z ciszą, czy też raczej z pejzażem dźwiękowym natury. Takie najbardziej liryczne, romantyczne momenty między naszymi bohaterami odbywają się czy to na łące, czy płynąc na łódce po sekwanie i słuchając szumu wiatru, czy na sam koniec, podczas tego wyjątkowego zakończenia, kiedy są zasłuchani w rzeczywistość zachodu słońca i razem czekają na śmierć. Tak naprawdę, kiedy jeszcze Wiktor nie spotyka Zuli, kiedy pojawia się ta zniszczona świątynia i kiedy pada taki wzrok opatrzności, czyli malowidła ze zniszczonej świątyni i to wszystko czeka na to zakończenie, kiedy oni popełnią razem samobójstwo pośród ciszy, pośród przyrody. Jeden z niewielu razy będą mogli na siebie spojrzeć autentycznie. I nawet jeśli ta miłość nie wyrosła początkowo z takiego autentycznego korzenia, to jednak wygląda na to, że ewoluowała i odrobinę tej autentyczności w sercu, w jądrze, w kontaktów między Zulą a Wiktorem, to było. Więc to też jest bardzo ciekawa opowieść o tym, jak miłość rozwijała się, oplatała się w kolejne maski, była nieautentyczna pośród muzyki, a tam, gdzie jest natura, tam objawia się nasza prawdziwa tożsamość. Tożsamość trochę jakby poza kulturą, zresztą to widać, że Zula na przykład nie ma makijażu, oboje bohaterów jest zniszczonych przez życie w tym zakończeniu, no i tam dokonuje się misterium ich miłości, pośród natury i pośród takiego mistycznego absolutu. I tak to właśnie wygląda historia muzyki i tych dwóch serduszek w Zimnej wojnie. Zimnej wojnie Pawła Pawlikowskiego można przyglądać się na wiele sposobów. Ja wybrałam coś, co związane jest właściwie z naszym odbiorem, z naszymi emocjami, które ten film wywołuje i postawiłam na nostalgię. Dlatego mały eksperyment. To wideo będzie montowane dla odmiany, bo chciałabym pokazać pewien myk. Tadam! To był właśnie ten myk, czyli pierwsza krótka część czarno-biała w odcieniach szarości, druga już full color, wiek XXI, mój regał, ja jak zwykle kolorowa Kaja Klimek, witam. Chciałabym dzisiaj przyjrzeć się, tak jak moi pozostali współeksperci, filmowi Zimna wojna Pawła Pawlikowskiego, ale właśnie chciałabym mu się przyjrzeć i chciałabym go trochę posłuchać,
w kontekście zjawiska, jakim jest nostalgia. No i kwestia tej czerni i bieli dochodzi do nas na takim bardzo podstawowym poziomie. Od razu się do nas zgłasza jako: hej, jestem filmem opowiadającym o przeszłości, mówi do nas Zimna Wojna, ze względu właśnie na wybór czerni i bieli, tego sposobu opowiadania historii, jakim jest właśnie przedstawienie świata tylko w tej palecie ograniczonej kolorystycznej. Co się z nami dzieje, kiedy widzimy czarno-białe zdjęcia? No to jest pytanie, które każdy z nas może sobie zadać. Niech podniesie na tej sali wirtualnej rękę ten, kto nigdy nie miał w głowie myśli, chociażby będąc dzieckiem, że przeszłość, daleka przeszłość była chyba czarno-biała. Ja rękę podnoszę, bo faktycznie gdzieś taka myśl mi od zawsze towarzyszy, że jakoś trudno mi jest emocjonalnie się czasami odnieść do rzeczy z dalekiej przeszłości, kiedy widzę je właśnie w postaci czarno-białych zdjęć, albo uruchamia się w mojej głowie taka machina wyobraźni, która mówi: świat był czarno-biały. I faktycznie przeszłość ma to do siebie, że wyobrażamy ją sobie w jakichś określonych kolorach. Świetna książka Olgi Drendy, Duchologia Polska, przygląda się właśnie duchologicznej Polsce, czyli Polsce lat 70., 80., która została z nami w postaci przedmiotów, pewnych wyobrażeń, pewnych nastrojów, pewnych tęsknot i właśnie nostalgii. I w drugim rozdziale, od strony 23, Olga Drenda pisze: w duchologicznej Polsce panuje wieczny sierpień, bursztynowe światło popołudnia u schyłku lata. Krakowskie przedmieście zalane jest słońcem, śpiewał Muniek Staszczyk w wielkim przeboju Tilaw z 1990 roku, ale złota poświata wylewa się daleko poza Warszawę. Jest niemal na wszystkich zdjęciach i filmach z lat 88-92. W słońcu tonął Kraków, Grudziądz i Wałcz. Może to kwestia filmu. Monopol na kolor w Polsce końca lat 80. miał wschodnio-niemiecki producent Orwo. Odbitki te z czasem spowija charakterystyczna purpurowa albo złocista mgła, a diapozytywy Orwochrom słyną ze stylowo wyblakłych barw i kolorowych powidoków. Faktycznie coś jest w tym, kto żyje na tyle długo, że pamięta lata 80., ten na pewno pamięta zdjęcia Orwo, takie właśnie przefiltrowane. Dzisiaj ten filtr używany jest z powodzeniem przez różnego rodzaju aplikacje służące do upiększania, edytowania naszych fotografii w telefonach, Instagram, Adobe, wszelkiego rodzaju proste aplikacje, owe filtry nostalgiczne, sepiowe, patynowe posiadają. I gdzieś faktycznie mamy taką potrzebę nakładania nawet na teraźniejszość, nawet na rzeczy nam bliskie, filtra, który sprawia, że to wszystko staje się jakieś inne. No i co to znaczy to jakieś inne w tym kontekście? No właśnie, trochę bardziej uniwersalne, trochę bardziej artystyczne, trochę piękniejsze, trochę bardziej osadzone w szerszym kontekście czasowym niż tylko tu i teraz, bo jeśli mamy potrzebę upamiętniania, składania hołdu rzeczywistości i oprawiania jej w ramki, chociażby byłaby to ramka tej chwilowej fotografii, o której i tak później zapomnimy, ale przynajmniej upamiętniliśmy dany moment, czyli tej zrobionej w telefonie, to gdzieś właśnie ta kwestia nakładania odpowiedniego filtra kolorystycznego ma znaczenie. No i w kontekście filmu Pawła Pawlikowskiego, czyli w kontekście Zimnej Wojny, mam wrażenie, że można też na te obrazy przeszłości, na to upamiętnianie, cofanie się do przeszłości własnej albo przeszłości wyobrażonej, albo przeszłości historycznej nawet, ma też taki wymiar oprawiania jej w pewną ramę. No oczywiście słynne zdjęcia Łukasza Żala, bardzo pieczołowicie stworzona paleta kolorystyczna, ale też jakby kwestia kadrowania w tym filmie. To wszystko ma tutaj gigantyczne znaczenie. Kiedy pomyśli się właśnie o czerni i bieli dzisiaj na ekranie, no to do głowy przychodzą różnego rodzaju inne obrazy, które niekoniecznie mają w sobie ten rodzaj nostalgii, jaki ma właśnie Zimna Wojna. Bo mnie od razu do głowy w latach ostatnich przychodzą takie filmy jak Sól Ziemi Wima Wendersa, opowiadająca o Sebastiao Salgado, słynnym fotografiku, który tak zwanym star fotografer, popularnością gigantyczną obdarzanym fotografem, który nie tylko obraz wojny, ale też piękno przyrody
ludzkość, życie na całym świecie w różnych jej wymiarach upamiętniał i fotografował. Często robił to właśnie w czerni i bieli. Tak też ten film Wima Wendersa jest zrealizowany, co zmienia oczywiście nasze postrzeganie zarówno tego, co widzimy na fotografiach, jak i samego bohatera. Kolejnym filmem, który przychodzi mi do głowy i zestawiałabym właśnie pod tym kątem, cóż czarno-białe obrazy robią z nami i czemu służą, jest oczywiście Lighthouse Roberta Eggersa, który nie tylko ze zdjęć czarno-białych, ale też z ziarna odpowiedniego nasycenia obrazu czyni narzędzie wpływania na widza, więc to kolejny taki przykład. Oczywiście robi to w imię horroru, ale też robi to w imię odmiejscowienia, od czasowienia historii, którą oglądamy. Zresztą sami aktorzy, kiedy pokazywani byli w tych strojach, w których występują na kolorowych fotografiach, wywoływali w nas bardzo niesamowite, takie właśnie spod znaku unheimlich, przedziwne, niepokojące wrażenie, że dlaczego właściwie nagle to wszystko jest w kolorze, skoro ten film jest tak mocno czarno-biały. Kolejnym takim światem, w którym czerń i biel dobrze się ma, to nie jest świat przeszłości, ale świat właśnie nieokreślonej przyszłości postapokaliptycznej. Chociażby film Droga na podstawie powieści Cormaca McCarthy'ego też korzysta z takiego właśnie wypranego z kolorów świata po katastrofie. No tam mamy cofnięcie się do takiego starego sposobu prezentowania w kontekście sztuki, jakim jest en grisaille, czyli odkolorowywanie rzeczywistości po to, żeby pokazać formę, pokazać teksturę tego świata, który chcemy przedstawić. Także wątków tutaj otwiera się bardzo dużo. Kolejnym jest chociażby kolorowanie fotografii historycznych, czyli tak zwana historia w kolorze. Słynne są zdjęcia chociażby pokolorowane Abrahama Lincolna, zdjęcia stworzone przez Dorothée Lange w czasach wielkiego kryzysu, którym nadaje się kolor, co sprawia, że nagle ci ludzie z przeszłości stają obok nas, tu i teraz. My widzimy, jaki kolor oczu miał Abraham Lincoln, możemy w nie zajrzeć i ten człowiek z dalekiej przeszłości staje nam się bliski i obecny. Więc Zimna wojna jako obraz nostalgiczny ze względu na szatę kolorystyczną to jedno. Druga kwestia to dźwięk. Pierwsza scena tego filmu to zbieranie, nagrywanie ludowych pieśni, trochę w stylu takiego klasycznego zbieracza i odkrywcy ludowych dźwięków, jakim był Alan Lomax, który starał się ocalić od zapomnienia właśnie znikającą dźwiękosferę świata Ameryki i też innych krajów, które przemierzał z magnetofonem, nagrywając stare utwory ludowe. No gdzieś tutaj postaci grane przez Agatę Kuleszę i Tomasza Kota w taką stronę właśnie zmierzają, tym się zajmują. Stają się takimi trochę kolekcjonerami i ludźmi, którzy jak w piosence Marka Grechuty trochę próbują ocalić od zapomnienia. Czyli ta przeszłość niesamowicie im się wymyka, ale oni próbują ją cały czas wcielać w życie. Co też jest interesujące w kontekście dźwiękowym tego filmu, kiedy pomyślimy o tych różnych aranżacjach przewijającej się przez cały film piosenki, która niejako nas nawiedza. Dwa serduszka, cztery oczy, ojoj. I tutaj, poza nostalgią, warto pomyśleć też o zimnej wojnie w innym kontekście. Właśnie Olga Drenda nazywa to duchologią, ale samo słowo pochodzi, słowo duchologia, to polskie tłumaczenia słowa hauntologia, czyli ontologie, francuskie hauntologie, angielskie. Haunt to nawiedzać, to powracać, to coś widmowego, co nie może nas opuścić, co nam się przypomina, ale jednocześnie nam się wymyka. Zresztą Jacques Derrida, który jest autorem słowa ontologii, pomieszania słowa ontologia i właśnie widmowości, czyli taka widmowa ontologia, nawiązywał tutaj do myśli widmo krąży nad Europą, widmo komunizmu, ale przenosił tą myśl niejako na świat kultury i w ogóle filozoficznego badania naszego kontaktu z przeszłością. No i właśnie słowo hauntologia, czyli to takie nawiedzanie, duchologia, duch jasny, ale widmo właśnie, coś, co gdzieś się unosi i nieustannie nam wymyka i niekoniecznie
ma taki pozytywny też wymiar, jak właśnie nawiedzające nas nieustannie obrazy przeszłości, to coś, co w kontekście zimnej wojny też widziałabym jako temat i jako formę. Z jednej strony ta dźwiękosfera, z drugiej strony właśnie chociażby to, w jaki sposób podawana nam jest historia. To są fragmenty, to są przeskoki w czasie, to są wyrywki, to są niejako, jest to niejako kolekcja elementów ze sobą zestawionych, niczym właściwie taka sytuacja, jaką jest mixtape, czyli wybór pewnych utworów w kluczu emocjonalnym ze sobą połączonych, nagranych klasycznie na kasetę. Więc ta taśmowość, nagrywanie rzeczy, zbieranie rzeczy, emocjonalny układ też ma taki właśnie charakter związany z przeszłością. Gdzieś to wszystko pobrzmiewa dla mnie też takim uzależnieniem od tego, co przeszłość ma nam do zaoferowania, więc jeszcze jedna kontekstowo sprawa, retromania, czyli właśnie uzależnienie właściwie kultury od własnej przeszłości. To jest słowo zaczerpnięte z książki Simona Reynoldsa właśnie pod tym samym tytułem, gdzie on pisze o powracających nieustannie elementach w kulturze, o revivalu, o remiksach, o remake'ach, o reenactmentach, o różnego rodzaju powtórkach z rozrywki, które sprawiają, że raczej jesteśmy nastawieni na to, co już było, niż wyglądamy tego, co może się pojawić. No, to zjawisko można oceniać jako pozytywne, jako negatywne. Przykładów retromanijnych czy retromaniackich tekstów kultury jest całe mnóstwo, zarówno w popkulturze, jak i w kinie artystycznym. Wydaje mi się, że Zimna Wojna też w ten świat wchodzi. Oczywiście robi to z wielkim artyzmem i wspaniale, ale jednak jest przedstawicielem ten film owego nostalgicznego nurtu. Nurtu, który nie może pożegnać się z wiecznie nawiedzającą nas przeszłością. Ja też tego zjawiska nie traktuję negatywnie. Po prostu odnotowuję ten fakt jako kontekst dla tego właśnie filmu. Gdy myślę też o Zimnej Wojnie, myślę sobie o jednym z najbardziej antynostalgicznych tekstów kultury lat ostatnich, który jasno udowadnia nam, że do przeszłości nie da się wrócić. Zresztą Zimna Wojna też o tym mówi, że to jest jednak wyobrażenie, pewna fantazja na temat zarówno miłości, jak i emocji, jak i tego właśnie świata przeszłości, który chcemy zatrzymać, by był blisko nas. I tym najbardziej antynostalgicznym tekstem, który jasno nam mówi, że powrót nie jest możliwy, jest trzeci sezon serialu Miasteczko Twin Peaks Davida Lyncha, który jako obraz rozliczający się trochę również z naszą potrzebą jako fanów, którzy chcą wrócić do tego samego, zjeść pyszne ciasto wiśniowe i zapić kawką z agentem Cooperem. David Lynch w tym trzecim serialu nam mówi, to właściwie jest niemożliwe, spełnienie tego marzenia się nie uda. I kończąc już, chciałabym powiedzieć jeszcze o jednej kwestii związanej z nostalgią. Kiedyś powstała taka wystawa Nostalgia za teraz. Artystką, która pokazywała w jej ramach swojej pracy, była Milena Korolczuk i ona w ramach tej wystawy zapytała swoich dziadków, czym dla nich jest nostalgia za przeszłością, ta tęsknota za tą właśnie za tym światem, który istniał, a być może jest tylko wyobrażeniem. I bardzo podoba mi się, co odpowiedziała jej babcia, więc zacytuję. Nostalgia to takie ogólne przytępienie i przymulenie człowieka. Każdy z nas czasami lubi być trochę przymulony i przytępiony, szczególnie kiedy ma do czynienia z nostalgicznym i jednocześnie antynostalgicznym kinem, takim jakim jest Zimna Wojna Pawła Pawlikowskiego. Więc te wszystkie wątki i konteksty, myślę, opatulają ten film jak jakiś przyjemny płaszcz wyciągnięty ze sklepu vintage. I warto do tego filmu, myślę, wracać, bo ma on potencjał, żeby nostalgię pokazywać jako coś nie tylko, co jest jak zdarta płyta, której za wiele razy już słuchaliśmy, ale jako coś, co może
dać nam jakiś taki pozytywny mimo wszystko kontakt z przeszłością i skłonić do właśnie do takich głębszych przemyśleń na temat bycia tu i teraz, albo bycia wtedy, albo bycia kiedyś w przyszłości. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku naszego kanonu. I tak oto tym nostalgicznym akcentem kończymy serię e-wykładów w tym odcinku, aczkolwiek jako członek Łódzkiego Stowarzyszenia czuję pewien niedosyt, że nie została powiedziana jeszcze ważna z perspektywy łódzkiej rzecz, a mianowicie, że koproducentem Zimnej Wojny był Opus Film, czyli Łódzkie Studio Filmowe, a konkretnie to studio reprezentowała Ewa Puszczyńska. I tak oto większość dni zdjęciowych Zimnej Wojny, bo prawie 30 z łącznie 58, jakie miał ten film, działo się w Łodzi lub okolicach Łodzi. I ja wiem, że to może trochę odebrać tą magię kinową, kiedy zdajemy sobie sprawę, że te urokliwe paryskie mieszkania to tak naprawdę łódzkie kamienice, albo te artystowskie paryskie kawiarnie lub klubokawiarnie to tak naprawdę łódzki Grand Hotel. A nawet się tak zdarzyło w tym filmie, że ulica Strauguta gra przez chwilę paryską uliczkę. Ale myślę, że takie informacje jeszcze dodają charakteru temu filmowi. Zresztą sam Pawlikowski w pewnym momencie powiedział, że Paryż jest trochę przereklamowany właśnie ze względu na to, że już jest tak bogaty we wszelakich turystów, w ludzi i ciężko tam znaleźć ten taki paryski klimat lat 50. No i znalazł go między innymi w Łodzi. Nic tylko się cieszyć, że Łódź ma klimat jak Paryż lat 50. Możemy być dumni z tego, że mieszkamy w Łodzi. W ogóle Łódź ma dużo szczęścia, że Paweł Pawlikowski związał się z Opus Film i dzięki temu tradycja Łodzi filmowej no, mocno wzrosła, ponieważ Pawlikowski nie tylko realizował tutaj ogromną część Zimnej Wojny, ale realizował tu również część zdjęć do Idy i tym samym Łódź stała się takim oscarowym miastem również. Także jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Tak, no w przypadku Idy można powiedzieć, że województwo łódzkie stało się tą twarzą Polski lat 50., ponieważ tam na przykład bardzo fotogeniczny okazał się Zgierz. Ale o Idzie przyjdzie nam jeszcze porozmawiać następnym razem. No nie tak całkiem następnym, jeszcze troszeczkę dłużej poczekamy na Idę. Oczywiście to też nie jest wielkim zaskoczeniem, że dwa filmy Pawła Pawlikowskiego znalazły się w tej dziesiątce. A za tydzień inny film, film, który można powiedzieć jest swego rodzaju emblematem czasu transformacji, jeżeli chodzi o polskie kino. Także do zobaczenia w następną środę o 17:00. Pa!